Cieszyński Teatr pęka w szwach, a to za sprawą spektaklu Gość Oczekiwany w wykonaniu zespołu teatralnego działającego przy parafii świętej Elżbiety w Cieszynie. Wątek sztuki został zaczerpnięty z popularnej legendy śląskiej autorstwa Zofii Kosak. Sztuka ta w Cieszyńskim Teatrze została wystawiona po raz pierwszy w 1994 roku. Od początku jej reżyserem jest siostra Jadwiga Wyrozumska, Elżbietanka. Znowu teatr wypełniony po brzegi. Jak to siostra robi? Ja za każdym razem zadaję to pytanie, bo za każdym razem naprawdę jestem pod wrażeniem. No myślę, że Gość Oczekiwany na to zasługuje, Pan Jezus na to zasługuje. Wszyscy czekają na niego jak na gościa oczekiwanego, a my na wszystkich czekamy jak na gości oczekiwanych. No i żeby ta Ewangelia właśnie szła w świat i sztuka Zofii Kosak, którą tak bardzo cenił również święty Jan Paweł II, którą wystawił na początku swojej pracy kapłańskiej z zespołem studentów. Właśnie pierwszą sztuką jego była Gość Oczekiwany i właśnie jego śladami też idziemy i wystawiamy tą sztukę Gość Oczekiwany. Sztuka cały czas aktualna, cały czas i w tych czasach i niezmiennie. Tak, jest ona tak napisana, że na każdy czas, czy czas wojenny, czy czas przedwyborczy, czy czas spokoju takiego, czas rodzinny, czas uroczystości rodzinnych, wszystko jest, czas choroby, czas modlitwy przed Panem Bogiem. To jest po prostu sztuka na każdy czas i dla każdego pokolenia, i dla ludzi o różnym wykształceniu, dla studentów, dla młodzieży. Ja zawsze też pytam o aktorów, bo oni są bardzo ważni. Czy jakieś zmiany w tym roku się pojawiły? To znaczy, na pewno tak. Na pewno musimy się liczyć z pewnymi zastępstwami, ponieważ ten czas nie jest taki łatwy dla tych grających. Wiadomo, obowiązki, praca zawodowa i ona jest różnorodna. Jurek, który podjął się w tej chwili roli młynarza, po raz drugi ją gra, za naszego pana Stanisława Puterę, który grał ponad 30 lat Gościa Oczekiwanego. Podziwiam pana Jurka, praca w Warszawie, tu jeszcze gdzieś, prawda, jest, a jednak ja widzę, że całe serce w to dają i chcą i cieszę się, bo to robią właśnie z serca, to nie jest coś z przymusu. No właśnie, robią to z serca i znajdują na to czas, bo tu mają jeszcze swoje obowiązki, swoje życie, swoją pracę zawodową, a znajdują czas właśnie, żeby tu być, żeby brać udział w tych próbach. No i teraz cały tydzień przedstawienia przecież. Tak, i to nie tylko sam występ, ale przecież trzeba scenę przygotować. To też cała ekipa się zbiera, panów, którzy muszą z pracy, jakiś urlop sobie z pracy wziąć, żeby przyjść budować. To są ciężary jednak, które trzeba znieść na scenę. My to wszystko własnym sumptem robimy. Nie jest łatwo, to też jest ciężka praca. Gość Oczekiwany też w takim wydaniu, tutaj siostra akurat trzyma, ale też różnego rodzaju pamiątki można zakupić. Tak, tu jest ostatnia właśnie, którą mówiłam, zapowiadałam na scenie. To jest właśnie na 100 lat Janowi Pawłowi II. Przepiękna płyta. To jest nie DVD, na CD do odsłuchania. Do tego mamy jeszcze pendrive'a. To samo jest nagrane na pendrive'ie. Polecamy. Jest tu montaż słowno-muzyczny i ja mówię, cieszę się, bo udało się to w czasie pandemii nagrać i no, w słynnym studio DVD światowym, już w tej chwili można powiedzieć, jest oceniane w Deo Recordingu przy pomocy pana Cezarego Borowskiego, który nam reżyserował w nagraniu tej płyty. Jest to bardzo, tam jest piękna muzyka naszych mistrzów polskich, piękne wersety, wiersze i naszego i pana Węgrzyna tu z ziemi cieszyńskiej, a recytują wszyscy to uczestnicy tu z naszego zespołu i pieśni wykonują solistki, które występują i soliści, którzy występują i w Jasełkach, i w Misterium Męki Pańskiej. I te pieśni są wykonywane i mała Tosia. Można to wszystko tutaj nabyć w przerwie. A czy jest jeszcze jakaś możliwość inna? Nie, no tylko gdyby one są przechowywane u nas. Nie rozprowadzamy. Jeszcze stowarzyszenie nie rozprowadza tego na sklepy. Gdzieś tylko jest to do nabycia, tylko tutaj. Ale staramy się, żeby były ładne, estetyczne. No i oczywiście z kopertą od razu też, czy
Znaczy, jeszcze... Tak, bo są i kartki świąteczne, i właśnie te płyty, i tutaj całe nagrania. I jasełkowe nagrania, i z Misterium Męki Pańskiej są nagrania. Bo nie powiedziałam, tam jeszcze mamy śpiewniki. 1000 piosenek na 1000-lecie chrześcijaństwa było wydane teraz, parę lat temu, prawda, w 2018 roku. Tu jest 1000 pieśni, piosenek i na wesoło prawie 170 przy ognisku. I dlatego też warto przyjść właśnie na Jasełka czy na gościa oczekiwanego, bo zawsze to tu wszystko jest i można wtedy sobie nabyć, chociażby taki śpiewnik. Tak, oczywiście zachęcam i zachęcam do śpiewu. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.